Witamy w kolejnym odcinku programu Humans of WZ z tej strony Dominika Łapińska i Wojciech Nizio. Dzisiejszym tematem odcinka jest program Global MBA, czyli szansa na studia w międzynarodowym środowisku. Na uczelniach zlokalizowanych na trzech kontynentach. Dzisiaj, wraz z Grzegorzem Sawickim, absolwentem Global MBA, mamy przyjemność przybliżyć ideę tego programu oraz odpowiedzieć na pytania, które pewnie aplikując na program, miał również nasz dzisiejszy gość. Dzisiejszy odcinek jest na swój sposób wyjątkowy, jak dotąd w naszym programie gościliśmy głównie pracowników naszego wydziału. Nasz dzisiejszy rozmówca jest również związany z naszym wydziałem, jednak trochę w nieco inny sposób. Chcąc przybliżyć sylwetkę naszego rozmówcy, chciałbym spytać o karierę zawodową. Kiedy ukończyłeś program i czym się zajmujesz? Program kończyłem w grudniu 2015 roku, czyli takie przełom 15-16 roku. Po programie tak naprawdę wróciłem do Polski i zacząłem pracować w takiej firmie zajmującej się market researchem Nielsen. Natomiast tam spędziłem dość mało czasu, bo dostałem ofertę z Google'a i to była oferta we Wrocławiu, także to też po programie byłem tak otwarty na przeprowadzki, że to nie było większym problemem, żeby się gdzieś przenieść, także chwilę popracowałem w Google we Wrocławiu. Później przeniosłem się do Dublina, do Irlandii. Tam spędziłem dwa lata dalej pracując w Google. To jest, to jest kwadra główna tej firmy na, na Europę, Middle East i Afrykę. I następnie przeniosłem się do Warszawy w 2020 roku nadal z tą samą firmą. I obecnie tak naprawdę od trzech lat jestem na stanowisku Industry Manager, gdzie zajmuję się transformacją cyfrową dużych polskich firm. Ok, program Global MBA to półtora roku spędzone w czterech różnych krajach. Obecnie są to Niemcy, Polska, Korea Południowa oraz Stany Zjednoczone. Jednak gdy Ty studiowałeś, zamiast Korei były Chiny. Które z tych krajów wspominasz najlepiej? Może któreś udało Ci się odwiedzić również po zakończonej wymianie? Tak, to jest e, najbardziej znienawidzone pytanie każdego absolwenta global NBA, bo tak serio, nikt chyba jeszcze nie odpowiedział na to pytanie, że, że ma jeden ulubiony kraj, no nie? E, w sensie pytanie jest super, żeby nie było, ale e, rzeczywiście jest tak, że. Ja, ja byłem w Chinach zamiast w Korei, więc byłem w Niemczech, później w Polsce, później w Chinach, a później w Stanach na Florydzie. No i każdy ten semestr miał coś w sobie wyjątkowego. Niemcy były no, super super ciekawym krajem, bardzo fajny jest tam system nauczania, też zupełnie inny niż, niż w pozostałych krajach, więc to, to była fajna nauka z, ze świetny, świetnymi profesorami. To też był pierwszy semestr przede wszystkim, i to jest. Na Global MBA jesteśmy grupą. Teoretycznie do, do 10 osób z każdego kraju i my się wszyscy poznajemy w tych Niemczech, więc to też jest taki aspekt kulturowo, taki osobowy, jest też rewelacyjny, bo następuje taka integracja całej grupy, z którą spędzimy najbliższe półtora roku, więc Niemcy się wszystkim świetnie kojarzą zazwyczaj. Później jest Polska, no, która jest oczywiście, tutaj nie będę obiektywny, tak, ale wiem, że jest przede wszystkim studentom z innych krajów bardzo się tutaj podobało i zarówno właśnie studia, jak i, jak i w ogóle życie w Polsce też, też im bardzo podpowszechniało. Taka ciekawostka naszym właśnie kolegom i koleżankom z Chin, szczególnie się podobało w Polsce. Dalej były właśnie dla mnie Chiny, czy dla dzisiejszych studentów Korea. No To oczywiście totalnie, totalnie inny klimat, totalnie orientalny kraj i, i... Ciekawe doświadczenie, no nie ma co ukrywać. No, pomieszkanie w Chinach to było super, wyjście z Comfort Zone, ale też takie pozytywne przybliżenie się do tej kultury. No rewelacja. No i później Stany, czyli w ogóle życie na kampusie amerykańskim, który w większości kojarzymy z filmów, i totalnie, właśnie, no, życie w słońcu Florydy, tak no, naprawdę super doświadczenie. I tam. Chyba najwyższy i naj, najlepszy poziom nauczania, bym powiedział, jeszcze tak. Nie wiem, czy tak powinienem mówić, ale, ale, ale mi się tam najbardziej podobało, jeśli chodzi o naukę też. Czyli tak podsumowując, Stany Zjednoczone pod względem nauczania, Polska pod względem życia, a Niemcy integracyjnie, Chiny inny, inny świat. Można tak powiedzieć, tak, chociaż no, każdy pewnie to inaczej widział. A czy było Ci ciężko zaaklimatyzować się w poszczególnych krajach? Um... I tak i nie. W sensie też też zależy od kraju, oczywiście. No nie? W każdym kraju były inne wyzwania, na przykład nie wiem, w Chinach było trudno sobie znaleźć mieszkanie i, w, i tam każdy z nas miał przypisanego takiego badiego lokalnego, nawet nie z naszego programu, tylko który tam już mieszkał na miejscu, który miał nam w tym pomagać, bo jednak bariera językowa jest przeogromna i też kulturowa, więc tutaj to było na dużym wyzwaniem. Myślę, że no Niemcy i Stany są dosyć bliskie kulturowo Polsce. Pewnie Stany trochę dalej niż Niemcy. Natomiast, no nie, myślę, że szczególnie to, że my jesteśmy grupą osób z tych wszystkich krajów i zawsze sobie pomagaliśmy na miejscu, co też było super wartością, no to to powodowało, że, że, że tego problemu dużego nie było. A czy, będąc w poszczególnych krajach zaledwie jeden semestr, da się poznać tak naprawdę kulturę tamtejszą? Zdecydowanie tak. W sensie, możemy to porównać do dwóch skrajnych przypadków, tak, do podróży turystycznej, gdzie sobie jedziemy i spędzamy jakiś czas, czy to w kurorcie, czy nawet backpackingu, na backpackingu i poznajemy ludzi lokalnych, co jest super, no ale to zwyczaj spędzimy, nie wiem, maks. parę tygodni. Drugi skrajny przypadek jest, gdzie mieszkamy przez długi czas, przez wiele lat w jakimś kraju, no i to jest oczywiście, taka osoba by powiedziała, że rzeczywiście poznaje w pełni kulturę. No my jesteśmy gdzieś po pośrodku, więc myślę, że jesteśmy w stanie zagłębić się w tą kulturę dość istotnie, poznać język na przykład też, Myślę, że bardzo dobrze w, tak, w takim czasie jak semestr można naprawdę wyrobić sobie umiejętności językowe, szczególnie, że my na co dzień mamy styczność z tą kulturą. Tak? Dla mnie zawsze takim fajnym przykładem jest to, że, nie wiem, że w trakcie studiów mogę sobie pójść na sk do sklepu, kupić bułki w Chinach. Tak? No, to jest takie coś bardzo wyjątkowego, coś czego właśnie zwykły turysta raczej, raczej nie przeżyje, po prostu chodząc sobie regularnie codziennie na jakieś zakupy i, i żyjąc po prostu w tym kraju, tak, rozmawiając z jakimiś taksówkarzami i tak dalej, po prostu nawiązując taką relację. Więc długa odpowiedź na proste pytanie, ale ogólnie tak, można, można zdecydowanie zagłębić się w tą kulturę. Mówiłeś też, że docelowo jest to właśnie 10 studentów z każdego uniwersytetu, czyli mamy czterdzie... grupę 40 osób z czterech różnych kierunków na świecie. Czy da się nawiązać tam właśnie takie przyjaźnie na lata? Jak wygląda taka codzienność? Czy jesteście jedną grupą, która studiuje właśnie przez całe półtorej roku tylko razem? Czy są to osoby dołączone też do różnych innych grup na tych uniwersytetach? Wiesz, co tak. Ogólnie m, przez pierwsze trzy semestry, nie wiem, jak jest teraz w Korei, od razu oczywiście muszę zaznaczyć, natomiast u mnie przez pierwsze trzy semestry było tak, że byliśmy z wartą grupą tylko my. W Stanach rzeczywiście m, na część przedmiotów mieliśmy część przedmiotów mieliśmy z innymi grupami, co też było super. Poznawaliśmy jeszcze, jeszcze nowych ludzi. W teorii powinno nas być 40, 40 osób, natomiast też z, jedną z przyczyn, dla którego dzisiaj z Wami rozmawiam, jest taka, że nie zawsze z Polski mamy komplet. Z innych krajów też oczywiście nie zawsze mamy komplety. Natomiast Często było tak, że tych ludzi było mniej, no bo na przykład, nie wiem, z Polski były trzy osoby, z Niemczech pięć, ze Stanów dziesięć i z Korei siedem, tak? Więc bardzo to, to jest różnie, różnie z roku na rok. Mój rok był dosyć wyjątkowy, bo zazwyczaj dominowali Niemcy-Amerykanie, na moim roku było najwięcej Polaków-Chińczyków, więc była inna atmosfera, co też na, na zwracali uwagę też profesorowie, że jest inna atmosfera niż na większości lat. I co? Tak, można tam zdecydowanie nawiązać relacje na lata. Um, tak, no myślę, że do dzisiaj mam, mam, mam dużo, dużo, dużo przyjaciół, dużo przyjaźni ogólnie z tego programu, z którymi widzę się regularnie. I e, to jest super. Czy oczywiście z ludźmi z innych krajów, z którymi tam jesteśmy w bardziej wirtualnym kontakcie. E, ale tak, to są takie relacje, które rzeczywiście można zawiązać na lata. Okej. Okay, um... Na co kładziono największy nacisk na poszczególnych uczelniach? Czy można było wyodrębnić jakieś takie zauważalne podejście, może bardziej praktyczne, czy jednak było ono związane z tą taką stricte nauką teorii? Wiesz co, było sporo teorii, było sporo praktyki. Zależy też, jak to zdefiniujemy. Natomiast, no, oczywiście, to są studia, więc teoria, teoria dominuje, ale na to, co zawsze doceniałem w tym programie i też większość ludzi doceniała, czy później nawet pracodawcy doceniali, to jest ilość pracy w grupie i to też w grupie międzynarodowej. Tak naprawdę, prawie każdy, no, myślę, że z 80% projektów to była praca w grupie i też zawsze te grupy były tak tworzone, żeby to nie byli znajomi z jednego kraju, tylko żeby, żeby to była po prostu grupa jak najbardziej zróżnicowana. Co super się później przekłada na jakieś takie życie zawodowe, tak? I, i jak rzeczywiście wygląda praca w dużych międzynarodowych firmach. Um, mógłbyś powtórzyć te pytania? No tutaj bardziej skupialiśmy się na tym właśnie, czy, czy było to teoretyczne, czy, czy praktyczne podejście. I gdzieś tam, a propos, tak jakby tego hmm, nacisku na, na poszczególne tematyki na uczelniach. Tak, jeśli chodzi o ten aspekt praktyczny, trzeba wymienić coś, co się nazywało business visits i to jest zwiedzanie biznesów w danym kraju. I to, to jest rewelacyjna część tego programu, tak? Czyli na co dzień mamy takie zajęcia, właśnie na uczelni, ćwiczenia, pracę w grupie, po zajęciach i tak dalej. Natomiast raz na jakiś czas, czy niektóre zajęcia tak naprawdę w większości się z tego składają, jedziemy grupą całą do jakiejś firmy i widzimy ją od środka, jak ona, jak ona funkcjonuje. Na przykład widzieliśmy nie wiem, w Polsce, to był. O, nie pamiętam, chyba, chyba byliśmy w, w Orlenie i zobaczyliśmy jak ta firma funkcjonuje od środka. Byliśmy też w fabrykach samochodów w Chinach, byliśmy też czy w Niemczech w, w jakichś firmach energetycznych. Byliśmy w takim Chamber of Commerce w Stanach, co było super też perspektywą pokazującą jak właśnie poszczególne Stany konkurują ze sobą o przy przyciąganie biznesów do siebie. Także takie, takie wizyty rzeczywiście przynosiły bardzo dużo wartości, no i to jest myślę, że bardzo, bardzo praktyczne. Także jeśli chodzi o praktykę, praca w grupach i, i biznes visits. jeśli chodzi o teorię, no to rzeczywiście nauka, ale to była też nauka um, dużo też takich soft skills, tak, które też, są, są, są dzisiaj mega, mega istotne na rynku pracy. A jak wygląda pisanie pracy magisterskiej na takim programie? I to też jest praca w grupach, to też jest dosyć wyjątkowe, nie słyszałem, żeby gdziekolwiek indziej była taka sytuacja, natomiast rzeczywiście tu też jest grupa, to też jest międzynarodowa grupa i rzeczywiście to jest taka no, mocna szkoła życia, tak? Projekt, który trwa półtora roku. W grupie z ludźmi, których się na początku w ogóle nie zna, i trzeba go, no, no, go dowieść. Tak? To jest kluczowy, absolutnie projekt. Zazwyczaj jeszcze, jeśli chodzi o to, jak to wyglądało, dostawaliśmy jakiś taki szeroki zakres, z jakiego powinniśmy pisać tą pracę. W naszym, na moim roku to była szeroko pojęta energetyka, czy transformacja energetyczna w tą, w tą bardziej zieloną stronę. No i rzeczywiście to był, to był oczywiście ciekawy temat, który dzisiaj jeszcze, jeszcze bardziej istotny. I tak w, tak, w taki sposób pisaliśmy pracę Magister. Okej, okay, mnie już przekonałeś zdecydowanie, że warto wybrać się na program pod względem nowych znajomości, poznania nowej kultury. Jednak pewnie jest też e, sprawa kilku formalności. Wielu studentów aplikując obawia się o zdanie testu GMAT. Czy masz jakieś rady, które chciałbyś usłyszeć, aplikując, gdy jesteś właśnie na miejscu takiego studenta, który jednak ten test musi zdać? Mhm, jasne. GMAT to jest taki międzynarodowy egzamin, który trzeba zdać tak naprawdę na każde studia MBA, które są robione czy akredytowane przez amerykańskie uczelnie. Także to jest coś, co każdy absolwent MBA powinien mieć zdane w jakimś stopniu. Tam są różne progi oczywiście, w zależności od uczelni. Warto jest się przyłożyć do tego egzaminu, bo on jest... Z jednej strony można powiedzieć, że on jest wymagający, ale z drugiej strony on jest przede wszystkim inny niż większość egzaminów, bo on w zależności od tego, jak dobrze nam idzie, on się robi coraz trudniejszy, więc też trzeba znać swój poziom, żeby nie spędzić za dużo czasu na pytaniach, które, na które nie znamy odpowiedzi, bo czas jest też kluczowy. Także to jest taka bardzo ciekawa szkoła, jeśli chodzi o rady. Polecam, polecam się przyłożyć, ale nawet nie do... Nie do próbowania zdawania tego, tego egzaminu, tylko też po prostu do zrozumienia teorii, jak on funkcjonuje. On się składa z dwóch części. Jedną z nich jest język angielski, ale taki skupiony na logice składania zdań, itd., tak itd., tak także tutaj umiejętność języka angielskiego oczywiście jest kluczowa. A druga część to jest matematyka, ale też taka matematyka logiczna. Skupiona na, właśnie nawet nie na takich skomplikowanych rzeczach, które mamy tutaj na studiach na WZC, czy jakieś całki czy coś, tylko po prostu bardziej taka logika, e, nawet momentami się, się czułem, jak się cofał do szkoły e, jakiejś średniej albo podstawowej, natomiast e, to jest mocne skupienie się na takiej logicznej matematyce i logicznym języku. E, także warto zrozumieć, jak działa ten egzamin. Potrenować, przyłożyć się do niego. Na stronie chyba można dwa, dwa podejścia zrobić próbne, także też na pewno warto z tego korzystać, co nie zawsze jest oczywiste, bo to też bardzo długo trwa, więc nie wszyscy z tego korzystają, ale no, absolutnie jest to do zdania i fajnie to mieć, bo to też jest taka, taki fajny wpis do CV. Jeśli się, się osiągnął na przykład bardzo wysoki wynik, to można też wiedzieć, gdzie można było też indziej się dostać, tak? Na jakieś takie topowe uczelnie światowe. Ja jeszcze miałem na przykład taki pomysł, żeby w trakcie studiów zarabiać na, 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 na korepetycjach z tego egzaminu. Tak? Niestety Global MBA jest dosyć, dosyć mocno konsumuje czas, więc nie było w końcu takiej możliwości, ale na pewno, na pewno jest to jakiś pomysł. Okej. Okay. Kolejną sprawą wywołującą obawy u studentów jest kwestia finansowa. Jak wygląda ten program od strony finansowej, czy trzeba odłożyć jakąś znaczną część środków, by móc brać udział w tym programie? Na pewno tak, na pewno trzeba mieć odłożone jakieś środki, no bo sam fakt, że będziemy na trzech kontynentach w ciągu półtora roku powoduje, że musimy mieć środki na. Na transport, na loty, na zakwaterowanie, na, na po prostu życie w jakimś danym kraju, czyli jedzenie i, e, i mieszkanie. Są kraje tańsze, są kraje droższe, oczywiście, na przykład w Niemczech no, kwestia mieszkania była całkiem ok. No, Polska, oczywiście, wszyscy znamy, natomiast Stany oczywiście są, są, są dużo droższym krajem. E, Korea szczerze mówiąc, nie wiem, także też, też się nie, nie będę wypowiadał. E, jest natomiast dużo opcji, z których można skorzystać, tak. E, ja. ja Pracowałem za granicą wcześniej, żeby, żeby, żeby zarobić pieniądze na ten program. Skorzystałem też z skrętu studenckiego, skorzystałem ze stypendium Erasmus. E, także jest tam gdzieś dużo jakichś różnych miejsc, z których te pieniądze można uzyskać na ten, na ten program. Co istotne, myślę, że, e, warto o tym wspomnieć, to że Polscy studenci płacą jakąś sumę za to, żeby wejść na program. Nie pamiętam dokładnie, jaka to jest suma, natomiast ona jest stosunkowo niewielka. Jednocześnie, ze względu na różnicę w systemach nauczania, amerykańscy studenci, którzy są dokładnie na tym samym programie, płacą nie wiem 8-10 razy więcej. Mając ten, tą samą, ten, ten sam experience dokładnie, tak? Czyli e, można sobie pomyśleć o tym w ten sposób, że macie opcję, właśnie, studiowania na tym amerykańskim kampusie, na którym macie dostęp do wszystkiego, e, do tego samego, co ci wszyscy amerykańscy studenci, jednocześnie tak naprawdę nie płacąc z tego FI, które normalnie by trzeba było zapłacić, żeby studiować w Stanach. Także to jest też mega, mega duża wartość tego programu. Jest to też program o podwójnym dyplomie. Jakie dyplomy dostaje się po ukończeniu programu? I może masz też e, taką wiedzę ze swojego własnego doświadczenia. Jak istotne są one przy rekrutacjach na stanowiskach w Polsce? Dostaje się dwa dyplomy. Dostajesz po takim programie magister z zarządzania firmą międzynarodową, jeśli, tak, jeśli dobrze pamiętam. I one są łączone z UW i z niemieckiej uczelni. Do tego dostaje się amerykański dyplom MBA, Master of Business Administration z Uniwersytetu na Floridzie. I do tego jeszcze się dostaje taki certyfikat party, partycypowania i wyciąg, wy, wyciąg ocen z Azjatyckiego Uniwersytetu, czy to, czy to z Chin, czy to z Korei. Także jest tego sporo. No, oczywiście, że to mega pomaga, tak? I posiadanie tego dyplomu na pewno wyróżnia CV bardzo. Jeśli chodzi o to, jak rekr rekruterzy oglądają CV, no to, to taki, taki dyplom oczywiście się bardzo, bardzo wyróżnia. Wyzwanie na pewno jest to, jak to opisać, bo to brzmi wręcz nieprawdopodobnie, że ktoś może zdobyć takie dwa dyplomy w ciągu tak krótkiego czasu. Natomiast no, bardzo to pomaga i ja też po swoim przykładzie widziałem, że, że, że to było na pewno w pewnym momencie wyróżnik, co mi później nawet rekruterzy z różnych firm też mówili. A czego w zasadzie nauczył Cię ten program? Czy gdzieś miałeś taki moment autorefleksji? Co, co dzięki temu programowi osiągnąłeś? Może jakoś pomógł Ci w zdobyciu poszczególnych kolejnych szczebli swojej kariery? Jasne. Wiesz co? Na pewno on pomaga mi przede wszystkim pomógł w, właśnie w zdobyciu soft skills, Takich jak rozwiązywanie problemów, jak praca w grupach i tak naprawdę jak w firmie, w której dzisiaj pracuję, kiedy rekrutujemy nowe osoby, to dosłownie mamy takie ramy, w których gdzieś tam powinniśmy patrzeć na potencjalnych kandydatów, no i to są jedne z aspektów, na które się patrzy, tak? Oczywiście leadership, co też jest związane z, z pracą w grupie. Wracając trochę do tego rozwiązywania problemów, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa kwestia, bo tego się uczymy oczywiście na studiach, po prostu poprzez rozwiązywanie złożonych problemów, czy to jakichś tam finansowych, matematycznych, statystycznych, czy to w grupie, właśnie do jakichś zadań. Natomiast tak naprawdę ten, ten problem solving jest z nami cały czas, no bo jesteśmy wyjęci totalnie ze swojego tego comfort zone, jesteśmy w innym kraju, musimy szybko znaleźć mieszkanie, musimy szybko znaleźć, odnaleźć się jakoś w grupie, więc takie te umiejętności są, są super i one są bardzo, bardzo, bardzo przydatne, jeśli chodzi o, o dalsze, dalsze funkcjonowanie na rynku, na rynku pracy. Mam wrażenie, że też dużo takich Terminów, czy dużo zrozumienia biznesu, czy to właśnie przez te biznes visits, czy po prostu przez, przez, przez to, jak nas tam nauczyli, no to jest też bardzo potrzebne później, właśnie w rozmowach biznesowych, czy to z partnerami, czy we, wewnątrz organizacji. Na pewno taka wiedza o statystyce, o kulturze organizacji, czy w ogóle o, o kulturach międzynarodowych, to bardzo, to bardzo pomaga w karierze. Co byś chciał przekazać wszystkim, którzy zastanawiają się nad rekrutacją na program Global MBA? Aplikujcie. No, jeśli, <laughs> znaczy, tak, tak, serio, no, jeśli, jeśli to, co usłyszeliście dzisiaj, jest dla Was wartościowe, jeśli um, widzicie, że, 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 że to jest coś dla Was, no to aplikujcie. No, oczywiście, jeśli, jeśli macie inne plany na życie, no, to, no, to, no, to nie ma co, ale no, myślę, że to jest naprawdę unikalna szansa. Mi zawsze było, od kiedy skończyłem te studia, zawsze się angażowałem w, w środowisko alumni i starałem się gdzieś tam pomagać temu programowi i nie ukrywam, że zawsze jak widziałem, jak było mało osób z Polski, no to trochę taki smutek, że jednak sporo osób nie skorzystało z tej szansy, więc na pewno super by było jakby ludzie po prostu aplikowali, to jest oczywiście trudne, to jest bardzo duże wyjście z comfort zone, ale myślę, że zarówno z inwestycji jest ogromny. Okej, okay, a poszukując gdzieś tak po tych wszystkich plusach, które wymieniłeś, trzy największe zalety. Jakie by to były zalety? Hmm, hmm, wydaje mi się, że po pierwsze to jest to, to doświadczenie kulturowe i, i takie podróżnicze kulturowe. Wiem, że mówimy o studiach, powinienem zacząć od, od tego, czego się nauczyłem, ale no nie ma co ukrywać, że nawet samo to doświadczenie bardzo, bardzo dużo mnie nauczyło więc to doświadczenie kulturowe, to doświadczenie życia w czterech różnych krajach w tak krótkim czasie no to jest, to jest niesamowite. Po drugie, ta umiejętność pracy w grupie i też znowu w grupie międzynarodowej, to jest, wiem, mówiłem o tym chyba za dużo razy już w trakcie tego wywiadu, ale, ale seria to jest coś, co, na, czym, na co były duże naciski, co bardzo, bardzo nam pomogło. Trzecia rzecz, myślę, że ta cała grupa, z którą się integrujemy, czyli takie ludzkie doświadczenie, tak? Czyli mamy tą grupę do 40 osób, z którą rzeczywiście. Podróżujemy, żyjemy, studiujemy i cały czas gdzieś tam wymieniamy się doświadczeniami i to, jest też takie, no to są też takie są duże momenty w większości e, żyć tych osób, no bo jednak e, zwiedzamy nowe kraje i jesteśmy tak totalnie właśnie w innym miejscu. Także ta integracja też jest ogromną wartością, bo rzeczywiście z tego można wyjąć przyjaźń na całe życie. Wydaje mi się, że odpowiedź na moje ostatnie pytanie może być oczywista, ale to świadczy tylko i wyłącznie o tym, jak fajnym programem jest Global MBA. Czy mogąc podjąć jeszcze raz decyzję o udziale? Czy byłaby ona taka sama, czy jednak może zrezygnowałbyś z udziału? Nie no, zdecydowanie. Byłaby taka sama, zdecydowanie, zrobimy to jeszcze raz. Co więcej, i tak bym chętnie dołączył jeszcze raz do programu, jakby była taka możliwość. Wiem, oczywiście jakbym miał czas i <laughs> mógłbym coś takiego zrobić, bo doświadczenie było naprawdę rewelacyjne. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Myślę, że e, rozmowa z osobą, która faktycznie uczestniczyła w takim programie, e, odpowiedziała na pytania wielu studentów zastanawiających się nad rekrutacją. Mam nadzieję, że oglądają nas osoby, które też nigdy o tym programie nie, nie słyszały, i nagle zasieje się takie e, ziarenko, które zmobilizuje do Rekrutacji na ten program. Więcej informacji znajduje się oczywiście na stronie naszego wydziału, gdzie znajdziecie również terminy rekrutacji oraz wymagane formalności. Jeszcze raz dziękujemy bardzo za rozmowę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.